kochani! Witajcie na kanale. O, matko i córko. Witamy was dzisiaj my, matka i córka, oraz przyszły niedoszły zięciu i tata. Mąż i ojciec. Tata i mąż. Także dzisiaj witamy się z wami całą ekipą, gronie. Całą pełną rodziną, tak? Pełną, nie że niepełną. I robimy dzisiaj test zagranicznych słodyczy kupionych w Polsce. Robimy dzisiaj test zagranicznych słodyczy, które kupiłam jakiś czas temu w sklepie Half Price. Half Price. I mamy tutaj różne... I pierwsza część tych zakupów już jest na kanale. Ten odcinek nagrywałyśmy we dwie, ale stwierdziłyśmy, że jak nagramy ten odcinek w czwórkę, będzie weselej, także zobaczymy. Tak, mamy. Możecie pisać w komentarzach, czy jest weselej, czy nie. Ja myślę, że początek już wygrał. Czyli co? Nic. Przerażony dniem dzisiejszym. Mamy tutaj kilka kategorii słodyczy. Mamy tutaj napoje. Wszystkie są bezalkoholowe, ale mamy tutaj piwko właśnie bezalkoholowe. Dlaczego to ale? No bo to jest piwko. Ale bezalkoholowe, dlatego jest ale! Z Harry'ego Pottera. Mamy tutaj napoje bezalkoholowe, ale... Ale to piwo też jest bezalkoholowe! Spoko. Nie no, spoko. Nie, no. Ale mamy piwo, tylko to jest bezalkoholowe. Tak, tak, wszystko rozumiemy. Przekąski słodkie. Bezalkoholowe? I mamy nawet... Nie, z alkoholem! I mamy nawet przekąski, które mogą być częściowo z alkoholem, tak. Albo przynajmniej o smaku alkoholu, ponieważ są to pralinki, które kupiłyśmy w Irlandii w grudniu. To jest half price. To nie wszystko jest half price, no. O, to dobra alkohol, uwaga. To już alkohol wywietrzył. Ale w half price też są. No, ale gdzie yes. Nawet w Auchan! Ja? W Auchan są nawet. No i mamy też przekąski słone. Chipsiki, dwie paczuszki, także mamy dzisiaj sporo do picia. Tak, jedne są chyba najostrzejsze chipsy amerykańskie, chyba amerykańskie to są, jakie były w Half Price. Aha, okej. Okay. Więc nie wiem, to jakiś challenge, czy ja w ogóle je kupiłam nie do testowania na odcinku dzisiaj, tylko do jakiegoś challenge'a osobnego, ale... To schowaj! No to schowaj, no ale schowaj! Nie wiem, może jednak nie wiem, przekonamy się później, czy je testujemy, czy nie. Musimy w trakcie myśleć, czy o nich. Czy pokazać je dzisiaj, czy mamy na to jakiś inny pomysł? Ja bym spróbował. Chcesz spróbować? Nie, ja inny pomysł. Jaki masz inny pomysł? No, wymyślimy w czasie odcinka. Nie no, spoko, całkiem dobrze nam idzie. Ja mam pytanie. No? Bo mnie tyle skończy, mogę się podrapać, bo powiedziałeś, że nie można się podrapać. No to pytasz, a już się drapiesz? No bo musiałem. Masz, dobra. Od czego zacznę? Jak tu opanować cztery osoby? Ja bym zaczął od tych napoi. Od napoi? Zacznijmy od piwa. Od piwa? Mm. Od Harry'ego Pottera? Mm. Jezu, a wiecie w ogóle, że będzie serial Harry Potter, tylko bez Harry'ego Pottera i bez Hermiony. Będzie nowy Harry Potter. A oni tam piją piwo, no. Tak? Tylko też bez alkoholu pewnie. Ale nie otwierajmy czterech butelek. Takie drogie jest to jedno piwo? No! Jedno piwo kosztowało 20 12,99. 13 zł. Rozpusta normalnie. No ale z Harry'ego Pottera. Normalnie. Ale to nie wiem, czy to jest w ogóle limitowany Harry Potter, to chyba jest po prostu stylizowane na Harry'ego Pottera. No bo to kto miał kończyć? Harry Pottera był do piwa? Nie, ale że na przykład Disney, nie? Ma, są jakieś takie produkty... A nie, to wtedy jest po prostu kolaboracja, że masz logo Harry Potter. No właśnie, ale nie ma logo Harry Potter, no o to właśnie, mi chodzi. A tutaj no. Ktoś sobie tak po prostu nazwał piwo, żeby więcej skasować. Znaczy, nawet nie, że nazwał, bo tu nie ma nazwy jakiejś takiej... A to skąd wiemy, że to jest piwo Harry'ego Pottera? No tak wygląda. Paulina! Nie, to jest po prostu... A nie, tu jest Harry Potter Beer, widzisz? Dobra, jest, jest! Ale to jest. Takie naciągane, ja cię... Ale naciągane, ja cię... Ale ja bym... Dobra, otwórzcie to piwo, otwórzcie ja to piwo! Ja bym się kapnął, że to jest Harry Potter. No. Ja bym powiedział, że to no jest... No ja też tak pomyślałam. Co? Ja też tak pomyślałam. Kraj pochodzenia USA. USA? USA. A to Harry Potter nie był w USA. Tak? A gdzie był? W Londynie, jest, tak? Nie? Co? W Londynie jest Peru. No właśnie, to nie, to czemu w USA? Tam mieli fabrykę. Harry Potter wyemigrował. Dobra, to otwieramy jedno, tak? Tak, jedno wystarczy. A są takie same? I nie nalewaj dużo, bo
tej szklanki musimy jeszcze nalać to wszystko. O Jezu, ona jest maślane. Jakie? Jak maślane? Jak maślane? Jest butter, nie? Butterscotch beer. Jezu, takie całkiem inne. Jezu, to musi być niedobre, wiecie? Ale... Ale co, że każdy? A nie zjedziesz tamki? Tata! Zachowuj się przed kamerą. No to w domu inaczej, a przed kamerą inaczej. Tak! Już nie zasłaniamy tymi rzeczami. No ale, ale tam no, normalnie jedzie być. Jakieś takie słodkie. No słodko-maślane, fuj. No czy no... Ono w ogóle chyba powinno być też schłodzone. Nie pij tego jak... no. Bąkam na razie. Takie ma bardzo waniliowy smak. No właśnie, taka wanilia. Dla mnie maślane. Dla mnie maślane. No butterscotch. Ekspongbook. Dobra, próbujemy. Kremowy jest. Karmelowe takie. Takie słodkie. Uff, ale sztuczne. No. Ty będziesz piła do, z tej szklanki inne napoje. Ja się mam nie drapać, że napiję z o, Boże mój, jak jest obrzydliwe. Nie jest obrzydliwe, to słodkie. Nie, jak już plujemy, to wszyscy. Pluj do swojej. Każdy pluje do swojej szklanki. Możecie się zachowywać przed kamerą? Nie, dobra. Ła! O fuj, jest oszkliwe! Nigdy więcej piwa z Harry'ego Pottera! A musiałaś kupić cztery aż? Ale... nie znowu, ja chciałabym, by każdy pił swoje, ale... Nie, to za dużo. Nikt nie... Ła! Ale to nie jest aż tak bardzo niedobre, ludzie! Nie, dziwne, taki ja to serio? Napój. To jest taki słodki napój! Ale to smakuje jak to piwo, co pił Harry'ego w tej knajpie z Harry'ego Pottera, jak to się nazywało. Ja nie byłam w knajpie z Harry'ego Pottera. Było. Nie byłam. Aha, ciebie nie było. No nie było! Byłaś, aha, zmieniło. No, co tu pisze? Fuj. A to smakuje tak samo jak to piwo kremowe właśnie. To nie jest. Z Harry'ego Pottera. To nie jest fajne. Nie powiedziałabym, że i to jest niedobre. I to się podaje na ciepło. Co ty gadasz? Ja się nie przeczytał w ogóle, co tu pisze, bo nie dość, że nie widzę, to jeszcze... Piwko tak... musi być schłodzone. No. Ale to nie jest niedobre, ludzie. Mi to nie smakuje strasznie, ty sobie też to piła. Ale we Wrocławiu byśmy w knajpie z Harry'ego Pottera i tam podawali takie piwo, jeszcze miało to kremu góry i to było na ciepło. Okay. To jest kremowe to piwo, coś tam. No bo to jest piwo z Harry'ego Pottera. Takie rozgrzewające, takie zimowe. Nie. Oni tam tak pili po prostu chyba. No, dobra, pili. Dajcie Pokémony. Gdzie? Ale to ja to idę wygrać. W Harry Potterze? Widzicie takie piwo? No. On bezalkoholowe chyba, nie? To dzieci były wszystko, no nie? Wszystko to jest przecież bezalkoholowe. Ale może jednak one pili z alkoholem. No, ja nie pamiętam, czy oni pili z alkoholem, czy to ocenia? Dajcie znać, czy Harry Potter przed pełnoletnością pił piwo bezalkoholowe, czy z alkoholem? A skąd to mogłem wiedzieć? No bo pewnie oglądali film, bo czytali książkę, no, nie? Tam wszystko jest napisane. Tam wszystko jest napisane? No. Wszystko. Piwo 7%. Nie, na przykład było, że wypił piwo i miał kaca. Albo no, był pijany. Tragiczne. Pił piwo i był pijany. Dobra, to tak oceniamy to jakoś w skali jakiejś od 1 do 10? Ale po prostu dobry czy niedobry? Nie, to ja w mojej skali to jest 1. Nie kupiłbym. W mojej skali to jest taki... No co ty? W mojej skali to jest... Taki słodki napój, jakby był z lodem, schłodzony, to mogłabym się tego napić drugi raz. A tak gazowane nie jest. Na pewno nie w kategorii piwa. Dobra, no ja nie, napoju jakiegoś takiego słodkiego. No. Jako dodatek, o, z wodą jeszcze rozmieszać, jako taki napój. O Jezus, napój. Nie, to w ogóle by było chyba. Takie słodkie coś byle co. No. Taka chemia. Takie byle co słodkie. Znaczy teraz coś robi coś dobrego, żeby złamać smak Harry'ego Pottera. Białą brzoskwinię. A co jest dobre? Co może być dobre? Biała brzoskwinia albo cytrus. Co może być dobre? No już otwiera Kevin. A wszystko to jest wszystko Pikachu? Jest nie, nie, są różne. Pikachu. Czy coś takie drugie? Dwa Pikachu, a 12 zł. A to jest jakieś chińskie albo japońskie? China. China. No. To China. A to będzie dobre. A będzie trzeba wlepać. Nawet ładnie pachnie. Po ulnie do szklanki to wszystko nie wejdzie. Po mańce. No ładnie pachnie. Ten zapach już tutaj czuję. Aha, bo to masz. Jaki to jest zapach? Biała brzoskwinia. To będzie takie normalne. Najładniejszy Pokémon. Bąbelkowe. To będzie jakieś Piccolo brzoskwiniowe może. Woda sodowa. O Jezu, ale to jest... Ale mało wyczuwalny smak tej brzoskwini, jak woda. Bardzo. Nie, no jest wyczuwalny, brzoskwinia, ja czuję brzoskwinię. Ja też czuję brzoskwinię, ale tak słabo jest wyczuwalne, takie słabo. Po zapachu myślę, że będzie to bardziej intensywne. No jest bardzo... No, ale bardzo czuć brzoskwinię. Ale czuć, że to jest woda sodowa. No i dobrze. Gdzie to było? W Grecji były wody sodowe, nie? I czuć, że to jest woda sodowa. Czy to jest woda sodowa? Tak. To jest woda sodowa? Tak. No, czuć to. Czuć. I dobre, ale dobre. Dobra.
Taki nie wiem, czy na dusz. Gazowany, napój, gazowany napój sodowy. Ale na pewno jest tam mnóstwo E, na które w tym odcinku w ogóle nie zwracamy uwagi, więc ja nie wiem, czy to no tak do końca fakt, jest zdrowy napój. 12 zł za puszkę, tak kupować codziennie, czy tam co jakiś czas? A to jedynie po prostu na spróbowanie. Tak. Ktoś jest fanem Pikachu, no to po prostu albo fanem tych napoi, bo był w Chinach na wakacjach. Dobra, biorę gazowany napój sodowy o smaku sera z solą morską, ludzie. Wow. Aż tak źle pachnie? No Jezu, ja tego nie wypiję. Ale konik jest morski, bardzo słodziutki. Pomochaj. Ja tego nie piję. O, ale musisz. Nie. Ale musisz. Nie. Trzy razy mocniej niż te Cheetosy żółte. Ale musisz, nie. Tomek. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ale jesteście mocni. Śmierdzi gorzej niż smakuje. Jak chipsy. Uwaga na okulary! Ale nie aż tak! A, przysadzam. No, poważnie. Nie, dla mnie tak... Ochyda. Jezu, ja się boję! Ale czemu się boisz? Ja się nie no, o fuj! Ja potem od razu wypiję. Jak ty to mogłaś wypić? Normalnie! O Jezu! Nie mówię, no, że. Bo nie mówię, że są to jakieś cudowne smaki, ale. Wiele. Śmierdzi gorzej niż. O! Ochyda. Dla mnie mało intensywne smaki, w sensie. Mało intensywne! Jaki mało intensywne? Świnia i ten samą wodę kupił. Tylko no taką maślaną. Fuj! Normalnie. Dobra, weź to odłóż. Odłóż to dalej po mnie. Dobra, daj coś słodkiego, Oreo, daj Kevin. Wypijesz to za mnie? Nie! To z pani między Ej, ja mam tutaj żołądek. No. Tak, ja też, serio, w tym miejscu. Nie, nie, nie mogę beknąć, bo się pożygam. O, fuj. Bo tu było w tym miejscu żołądek. Dobra, jak tam gadał, to ja też zaczynam mi się podnosić. Ale tylko dlatego, że wiesz, sugestia. A teraz jest napój gazowany o smaku cytrynowym. Ale może przegryziemy jednak czymś smaczniejszym, co? Dobra. Napojem? Dobra, może? Nie napojem, tylko czym? No, no mówię, że przegryziemy. Może jakieś ekstremalne smaki. Italian Red Meat Flour. To będzie takie zawsze jałowe. Powędze. Chipsy ziemniaczane. A. O smaku gulaszu włoskiego z serem. A byście miały takie napoje, że się sam na coś testowały? Miałyśmy dwa napoje, ale nie było nic niedobrego, tylko te chipsy były niedobre. Ale tylko to nie jest takie ekstremalne, bo te chyba nie jest też są normalne, no. I ja mam liczy. Limonka i liczy. I liczy. No. Każdy po chipsiku. Moim zdaniem to może dobrze smakować, kosztowało 12,99. Jak każde inne lejce. A mają być jakieś inne? Chipsy ziemniaczane? No w Polsce ich nie ma. Delikatny smak włoskiego gulaszu. Spoko są. Szczerze powiem, ja nie lubię takich udziwnionych smaków chipsów. Ale to są, nie są udziwnione. Ja takie... lubię papryka, zielona cebulka i tyle. No dla mnie też nie jest takie udziwnione. Nie. Takie mięsne, krem chipsy takie są podobne. Jeżeli spokojnie potrafię zjeść miseczkę chipsów paprykowych i zielona cebulka, tak tych bym nie zjadła, bo by mnie zemdliło. No tak. Ja nie lubię dużo chipsów zjeść, także czy wziąłem dwa takie, czy dwa. Ale nie są jakieś dziwne z ludźmi. No nie, nie są. Mamy zaliczone. Dobra, dajemy. To będzie podjadał teraz cały odcinek. Dajemy, ale ja kto wie, jaki to jest smak, bo tu nie ma napisane. Limonka. No to będzie dobre. No. Ej! Mówiłam, że to będzie robił! Tego nie, to będzie dobre. Limonka? Smaczne! Chyba najlepsze z nich wszystkich. Taka cytruneta. Mhm. Za naszych czasów, nie? Taka cytruneta. No, coś takiego. Ale to ja piję soda, ale tą taką czarną. Dobra, no, mamy teraz efekty specjalne w postaci dźwięku, bo nam tutaj... Jakiego dźwięku? Na zewnątrz nam tutaj jakimiś maszynami. Wiesz, tylko kopy robią na drodze. Tutaj mamy... Litchi. Litchi.
I ci też będzie dobre. Taki pomarańczowy kolor? Puszki? Pomarańczowy, aha. O Jezus! Niedobre? Dobre, no ładnie pachnie. Jak ci mi to strasznie podchodzi jakimś takim syropem na kaszel. Co? No serio. Na mnie jak owoce. Liczy, totalnie liczy. Ja piłam coś takiego zawsze. Jak białe frugo, tylko gazowane. Jakieś i mi to nie smakowało. Ja, ale totalnie czuję taki posmak wody sodowej. No jest, totalnie jest wyczuwalna woda sodowa. Z jakimś tam dodatkiem, no, nie? No dobra, można by się to co teraz zostawić? Może nie dużo, może nie dużo. Muszę przemieć to liczyć. Smak cytrusowa, to już nie było? No nie było. Nie, była limonka, tak? Ale wygodniej się otwiera te puszki niż u nas. Wygodniej, nie? No. No pachnie jak znowu cytroneta. Nie, troszeczkę inaczej, no. Seven up. Seven up. Seven up, faktycznie, seven up. To jak Sprite 7 Up, to no, tak. 1 do 1. No. Ale drogi, 12 zł za puszeczkę. 13 chyba. 12. Ale 12, no. A ile 7 Up kosztuje? 4 w żabce, no puszka. Aha, ale puszka? 4 albo 3,50, jakoś tak. Dobra, no, napoje dobra. Mamy za sobą. Nie wszystkie. Nie kupujcie serowego. Nie wszystkie, jeszcze jeden jest. Ale to może na potem, co? No się kręci, nie kupujcie serowego. To weź zaraz. To dalej. Tak, serowy ja sobie nie było widać. Dobra, pytałaś się o coś z maczą. I mamy teraz chyba maczę. No to ja nie mamy lubię. Macza. Co to jest macza? Herbata taka zielona, zielona z mlekiem. Macza i granat. Macza, i owoce granatu. Ale z mlekiem. Odpiliśmy ją kiedyś? My ale co to jest? Ale czy to jest. Foki! A, to są paluszki! Paluszki, tak jak ty lubisz, tylko że one są na słodko. No nie lubię. Oblane czymś. Tak. I w ogóle one są chyba różowe tutaj. Jak to w ogóle pięknie wygląda. Bo ty lubisz paluszki z Lajkonik beskidzkie. Polskie. A tutaj są paluszki na oblane czymś. Ja takie widziałem czekolady. Tak, no tak. Kiedyś pamiętam. Nawet w Biedronce są chyba. Biedronce w Ciekanie są oblane. No są. Nie są oblane. Nie są oblane. Bo to zależy jakie kupisz. No właśnie. Te są posypane tak na sztywno. Spalenizną. Posypane na, tak, na sztywno. Bo w środku jest czekolada. W środku są oblane. W środku są... W środku są oblane. No ja nie lubię maczy, więc... Mogłabym sobie przegryźć no? To, ale ja w ogóle nie wyczuwam. Jak nie, smakuje osianem. No. No, no tak jak ta macza. Tak, jak to mokre, jakie mokre siano. Taka trawa, mokra, siano. Moje smaki. No. Ale a granat, wyczuwasz granat? Nie, nie. Mokre siano. Ja też kiedyś mokre siano. Ale jak przegryziesz, no. To jest słodki, jak to się mówi. No ja bym nie kupił drugi raz, za 17 zł, o, nie, 10 paluszków, czy tam 15, nie. To... Bo tylko dwa opakowania są takie. Tak. No to giga drogo i giga mało. Mi to nie smakuje, to zdecydowanie wolę beskidzkie. Albo chipsy. A to nie jest granat, tylko to jest czerwona fasolka. Co? No to tak jest napisane. Gdzie to było tu? Musem o smaku zielonej herbaty, macza z czerwoną fasolką. A ty piłaś tą macza herbatę? Tak. Tak. Słyszę coś takiego. No, wynajdzie. W zestawie maty to było. No. I jeszcze upływa. A ty gdzie ty byłaś? Wynajdzie bo ze mnie. Dzieci mnie zabrały. Mnie nie zabraliście. Nie było nigdy widocznie. 100 gram 4 dechy paluszku. Ale w środku? Jest słodki ten. Słodki jest, ale mi to nie smakuje. Ale to nie może być czerwona fasola ta w środku. Znaczy zostaje mi teraz, no jak zjadłam być. Te dwa paluszki, to zostaje mi na języku taki aksamit. No czerwona fasolka w proszku. To no. Nie może być czerwona fasolka, bo w środku jest brązowe. Tak, dobra. Dziwne smaki mają Chińczycy. Co teraz? Teraz może te bajlejsy, co? Coś przyjemniejszego. Mamy trzy smaki bajlejsów i jedne pralinki Guinness Mini Caramel. Tu mamy co? Truskawkowe. Dalej mi. Co mamy dalej? Nie nalewaj mi! Ja byś nie truskawkowe, dobra. W tym niedobrym, wypchaj się. Myślałam, że się nie skapnie. Tu jest solowy karmel, a tu jaki? Solowy! Solony, a tu jaki? Po prostu oryginalny? Tak. Oryginalny bajlejs. Oryginalny bajlejs. Dobra. Wszystkie otwieramy na raz, jak chcecie. To może otworzymy, a będziemy testować po kolei. No już mogę powiedzieć, że dobre. Skąd wiesz? Na pewno. No fajne jest. Wyglądają apetycznie, wyglądają tak, że wow.
Bogdanu, jak nieładnie otworzyłam. Patrz, ja ładnie. Tragicznie. No. Dobra, ja jem teraz Guinnessa. Nie nadaje się do otwierania. Dobra. Uchwaliłem siebie. No co, no padać równiutko. No ja właśnie tragicznie. A ja też. Czyli Guinnessa. Czyli gorzkie. To jest? Nie. Nie. To ja po kolei. Czuć ten taki... posmak Guinnessa. Posmak słodki. Truskawkowe, dobre. Bo ja pomyliłam, że wszystko będzie dobre. No bo wiedziałem, że wszystko będzie dobre. Guinness? Tak, wiesz co, możemy na pół, dlaczego? Bo ja mam za słodko. Aha, myślałem, żeby ci więcej zostało. Za słodko mam. Dobra. Ja też. Dla mnie za słodkie. Dobre. Ale wszystkie próbowałeś? Nie, teraz dopiero ja. Już mam znaczy, takie... Ale szczerze powiem, no, ale szczerze powiem, taka jedna kulka to jest za dużo. Nie, to jest żaden trzy, już nie wiem czwarty. No. Już mam tak słodko, a ja do całej. One są wszystkie smaczne. One są wszystkie smaczne, ale nie ma jakiegoś takiego charakterystycznego smaku. Nie różnią się między sobą aż tak bardzo, według mnie, a nie aż tak bardzo. Ja myślę, że truskawka będzie bardziej świeża taka, a jest taka... I one wszystkie są takie... I one wszystkie są takie mdłe i nie idzie ich zjeść dużo, może to i dobrze. Takie bombonierkowe. No dlatego mówię, w takich plingach od babci. Dobra, no mogę zjeść dużo. Może to i dobrze, że nie wolno, że nie idzie, że nie jesteś w stanie zjeść tego dużo. A ty jeszcze tego nie próbowałeś. A co to jest? Ten ostatni. On to na mnie smakuje. To nie jest słodne. No to w sumie one są smaczne, ale nie idzie zjeść za dużo. Ja nie lubię smaku karmelu, ja też nie. Ja lubię. My lubimy, nie? Mhm. Guinnessa? Ja lubię. Znowu matcha. Matcha i figa. Figa z makiem. Nie, z makiem. Oj! Jezu, jakie napuzo... Aha, myślałam, że takie napompowane jak balony. Ale zobacz, ile śmieci. Jedno pudełko, drugi worek. Ale w polskich worekach tak jest. To czekaj, to otwórzmy tylko jedno. Nie. Ale to ja myślałam, że są... Bo tutaj są trzy tak jakby, nie? No, to wyjaśniam, że są dostępne smaki tej serii. A tu jest konkretny smak. Aaaa, ja myślałam, że spróbujemy każdego z osobna. Ja tak za Oreo nie przepadam. Ja lubię. Ja ale jestem na tym Oreo, a nie wiem jak mi będzie smakowało z matchą i figą. Cieniuteńkie. Może cienkie? Nie. Chyba, że była taka kolekcja cienkich, nie? Była. I gruszy Oreo, nie po chińsku. Żebyś miał przeczytać co jesz. No, opakowanie jest po chińsku. Nie, też jest Oreo. No, też jest Oreo. Nie ma Oreo. Jest Oreo. Ale jest. Jest i chińska strona, i taka ogólna. Nie przepadam za Oreo. Spadło mi to. Takie normalne Oreo. Takie ciasteczko po prostu. Te czarne ciasto jakiś... zabija cały smak tego. No, tak. Jest go bardzo mało. Jak Oreo. Nawet nie czuję jakiejś specjalnej różnicy, nie? Jakiegoś smaku takiego tak, konkretnego. Tak, jakiś smuty. Jest troszkę inne, ale... Ale smacza jak... Klucz smacza. To ja nie czuję. Ja nie czuję. Tylko to. Nie. To w tym czułem, ale w tym nie. Klucz. Jak weźmiesz dużo tego środka samego, bez ciasteczka... No ale jest ciasto jako całe, nie? No tak, ale chodzi o to, że... Nieważne. To ciastko jest tak intensywne, że w ogóle nie idzie wyczuć innego smaku. Fanta arbuzowa. A ja chyba już piłem gdzieś. Tak? Ja nie wiem, czy nie jest w Polsce już teraz. Wiesz co, czy tu masz taki bałagan? No. To jest z niebieskimi znaczkami. Ale ta czerwono-zielona Fanta gdzieś była. Wiem, to jest ostatnia. Nie, jeszcze te chipsy. Teraz mi to wypił, proszę cię bardzo. Nie! Podzielę się z tobą. To jest czysta szklanka? Tak. Jakby sobie zapas zrobił po swojej stronie. Żeby nie chodzić. No, dobra. Szczędzam nóg. Na zdrówko. To będzie dobre. Ale sztuczne. Ale ohydne. Ale sztuczne, ale sam słodzik. Woda i słodka woda, bardzo słodka woda. Słodka woda z wielką ilością chemii.
Niedobre, nie powiem. Tu jest dużo E. To nie jest niedobre w sposób obrzydliwy, nie, tylko ale nie, jest ale to po prostu niesmaczne, jest niesmaczne i, no. I totalnie sztuczne. No. To co? Czy psika komuś? Macie jakiś pomysł, macie pomysł jakieś na te chipsy? Dobrze, że zostało ci trochę. Nie dobra. Przemyślałam, nie wiem, może, że ktoś cię dostanie jak zje tego chrupka, nie? Co ma? Syjemy. A co ja dostanę jak zjem tego chrupka? Będziesz mogła się napić wody z serem. Zależy co dostanę. Właśnie dlatego pytanie, jaki masz. Ale chyba nie masz jakiś czas, jak nie ma skali ostrości podanej, to chyba tak bezpiecznie, gdzie masz. Dobra, próbujemy. Nie, tylko jeden. No nie ma jakichś tam, żeby nie, uważać. To będą... Dobra, to będzie, no, bo to ostre, może być ostre aż takie ciężko ostre. Dostępne, więc to raczej... Nie będzie aż takie ostre. Nie, bardziej sterowo walę. Po jednym? Jest taki jeden ostry chip za trzy tych jeden, którego się nie da zjeść. O Jezu, no to... Ale to będzie no. Chyba normalne. No pachnie serem. Jak te lejsy albo jakieś inne, to bardziej to jest po Jezu, zdarzyło się! Serio! Ale ostre! No udaje, widzę. Jak udaje? No spróbuj. No jedz, ostre! Jest ostre. Ale nie lubi ostrego, jest ostre, jest. Popieczę cię więc. Jest ostre? Piecze. Zjem całego. Zobacz ile ja zjadłam. To nie to, że tak... Nie, proszę go zjeść. Ale czemu całego? A jak pęka. No, bo to jest... Ale to jest testowanie, próbowanie, czy co to no, jest? Nie jest całego, szybko. No, no przecież prawie już całe zjadłam. Dajcie mi to. Nie! Dla mnie nie. Ostre. No, ostre fest. Ostre są. Ja nie rozumiem fenomenu tych ostrych potraw. Przecież ta ostrość, która mi teraz wypada w buzie, zabija smak. No, jesteś cielka w próbowaniu niedobrej rzeczy. Ileż można zjeść takiego ostrego, nie? Do, cały smak. Dałabyś radę zjeść taką paczkę? No. Ostrego? Tak, jak siedzimy, to napijemy takie te lejs najostrzejsze. Wiecie? No. Nie, no są ostre, ale ja nie lubię takich rzeczy, bo ale są ostre. Nie czuję smaku nie. Potem wszystkiego innego, bo już mam tutaj wszystko w środku wypalone. Są ostre, są do zjedzenia, nie wiem, czy więcej bym tego dał radę zjeść, ale są dobre. Takie, no, jak, jeżeli ktoś lubi ostre, to jest tak, ostre. No, tak, jest normalne. Jest to taki mięciutki chrupeczek, taki rozpływający się w ustach, jak chitosy, nie? Nie, chitosy, Chitosy to są te ciasteczka. Nie, a ten taki tygrysek? No to jest chitos. A czy to jest mocne? Nie, ale chodzi mi o konsystencję grubka. Że on się tak rozpływa w buzi. No to. I te chipsy kosztowały 21 zł. Strasznie drogo jest w tym sklepie. No. A to najmocniejsze strągi 8 zł i są nawet lepsze, bo są w formie tych chrupek takich, a nie chipsów. Aha. Czy na odwrót. No, bo są w formie chipsów. No. Macie coś jeszcze? Nie, koniec. Wszystko zjadłyśmy. Zjedliśmy. A ty zjadłeś całą paczkę chipsów? Nie. Jeszcze zostały dwa. Dziękujemy wam chłopcy za udział w naszym odcinku. Dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się dziękujemy widzowie za drodzy. Spróbowanie nowych rzeczy. Mam nadzieję, że wam się widzowie drodzy podobał odcinek taki całą rodzinką naszą. Przestaniesz podjadać? Teraz się trzeba pożegnać? Żegnam się. Z pełną bójną się nie gada, bo się bruszku źle układa. No po takiej chemii też nam będzie układać. No pewnie buzi. Dobra. Tyle. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie odcineczki z tymi panami, to oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. My wiemy, że chcą. Zawsze jak są u nas na odcinku, to piszą w komentarzach, niech chcemy ich więcej. Niech to pokażą łapkami w górze. No. Trzeba zmotywować. Albo w komentarzach, nie dajcie znać. Tak, no i to tyle. Bo ich trzeba motywować, oni nie są aż tacy chętni na to, żeby u nas w filmach występować. Ale też ich nie zmuszamy, żeby nie było. Na jedzenie jestem chętny. Czekaj, bo mi się łańcuch gdzieś tutaj zaplątał. Dobra, kończymy. Żeby nie wyszło szybko. Tylko nie mrugajcie. Nie mrugajcie. Nie mrugajcie dwa razy. Jak się coś pokazuje. Papa, kochani. Bajo. Machajcie ładnie. Familiada. Zawsze tak się kończy nasz odcinek. Tak? Zapomniałam. Już tak machamy. No i już. No już.